piękny, ciepły i słoneczny weekend, a w Zespole Szkół Salezjańskich rój jak co dzień. Co przyciągnęło ich tutaj? Nowa Galicja. Nowa Galicja. Nowa Galicja właściwie to są ludzie, ponieważ to wydarzenie, cała ta impreza, która jest oparta na planszówkach, nie działałaby, nie istniałaby, gdyby nie ludzie. Na początku byli to zupełnie inni ludzie, nie my, nie młodzi Salezjanie tak naprawdę, tylko organizatorzy, współorganizatorzy obecni, czyli firma Dragonus i inni. Ale teraz to jest właściwie nasze wydarzenie głównie tworzone przez młodych ludzi z pasji do planszówek. Odbywa się, to już jest 8. edycja, w sumie 5 lat już jest tworzona Galicja. 5. edycja nowej Galicji, czyli współtworzonej przez nas. I 3 edycje pierwsze to była sama Galicja, organizowana już nie przez nas, tylko przez pana Roberta. Odbywa się co pół roku. Pierwsza edycja w okolicach listopada, druga w czerwcu. Czy tylko w naszej szkole? Tak, jest to impreza, która odbywa się tylko i wyłącznie na terenie naszej szkoły. W zeszłym roku cieszyliśmy się dużą frekwencją, było to około 600-700 osób, które przyszły grać w gry. W Polsce dopiero zaczynają być planszówki modne. Ogólnie rzecz ujmując, w Niemczech czy tam w Stanach Zjednoczonych planszówki teraz już mają złoty swój wiek. Jest ich bardzo dużo osób gra w planszówki. W Polsce zaczynają być popularne dopiero. 700 tytułów wychodzi gdzieś mniej więcej rocznie. Czyli Chińczyk i Warcaby to nie są wszystkie gry planszowe. Jaki typ gier jest najpopularniejszy? Myślę, że gry dla dzieci, ponieważ dużo rodziców z dziećmi przychodzi właśnie tutaj i wypożyczają gry dla siebie, dla dzieci, grają razem. O, to jest bardzo różne. To zależy od właściwie grupy docelowej, tak? Studenci głównie grają w gry złożone, w gry, które mają bardzo dużo elementów, w gry, które wymagają myślenia. Myślę, że gry przygodowe. W co gracie? Gra nazywa się Pan tu nie stał. Na czym polega? To jest bardzo przyjemna gra osadzona w realiach PRL-u, która polega na kupieniu jak największej ilości towarów. Gramy w grę, a nazywa się Alias, która polega, to są takie kalambury, polega na szybkim odgadnięciu haseł. Gramy w graffiti, jest to gra polegająca na tym, że jedna osoba musi zgadnąć, co inne osoby rysują. Czy w dobie gier komputerowych gry planszowe przetrwają? Tak, myślę, że tak, ponieważ no, gry komputerowe... Owszem, dużo osób się nimi zajmuje, ale planszówki mają w sobie takie coś, co sprawia, że ludzie jednak chcą się razem spotkać, pograć razem i po prostu spędzić ze sobą czas. To jest bardzo dobre pytanie. Właściwie to nikt tego nie wie. Obstawiam, że przetrwają, ponieważ ludzie wolą kontakt jednak między ludźmi. Jestem pewna, że tak. Jak możemy zauważyć, gry planszowe wciąż cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Młodzi ludzie nieraz wolą iść na nową Galicję, fajnie spędzić czas ze znajomymi, pograć w gry planszowe, zamiast jak zawsze siedzieć przed komputerem.